Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za tak miłe powitanie. No, ja zacznę o literce fi. Literka jest dość znana chyba. No a teraz już stopniowo wszyscy opanowujemy też cyrylicę, więc jest podobna do ukraińskiego i rosyjskiego F. Nieprzypadkowo. Natomiast myślę, że nie wszystko, o czym powiem, jest bardzo znane. No, zaczniemy oczywiście zgodnie z tytułem od wina, ale najpierw jeszcze troszeczkę na temat samego alfabetu. No, też z winem się to od razu łączy, bo alfabet grecki pozwala nam nie tylko odszyfrowywać wzory matematyczne, ale też czytać po grecku. No, wymowa starogrecka i nowogrecka nie jest całkiem taka sama, ale na tyle, żeby się połapać, o co chodzi, to często wystarczy. No więc jeśli mamy taki oto napis na butelce od wina, no to zacznijmy może od tego środkowego. Czytamy sobie na głos, to jest leuko. Leuko, czyli białe, no bo tak jak białe krwinki, leukocyty. Epi to jest na, czasami nad, taki przyimek dość szeroki. No i trapezio, trapez, no to troszeczkę trzeba wiedzieć, skąd to słowo się wzięło. Trapez w znaczeniu figury geometrycznej wzięło się od nazwy stołu czy ławy, także to wino jest nastołowe, no, czyli mówiąc po polsku po prostu stołowe. No i wreszcie pierwsze słowo tutaj, ksero, kserograf, to jest suchy druk za pomocą proszku, a nie farby. Kserofity to jest roślinność sucholubna, także to jest suche. No, co to znaczy, że wino jest suche? To już z kolei znajomość innych języków nam pomaga. Po angielsku na przykład dry wine to jest wino wytrawne. I w większości języków tak jest, że wino wytrawne się nazywa suche. Dlaczego? No, wino suche to ewentualnie jakieś rodzynki, prawda, się z tym kojarzą, a nie napój. Ale być może dobry trop etymologiczny, a na pewno dobry trop do zapamiętania tego faktu jest w wykładach Feynmana. Mamy tam takie dwa kolejne rozdziały, przepływ suchej wody i przepływ mokrej wody. No i jak już widać nawet ze spisu treści, a tym bardziej z samej treści, sucha woda to znaczy woda bez lepkości, woda poruszająca się bez oporów. No, także wino wytrawne rzeczywiście jest w tym sensie suche, że się nie lepi, nie ma w nim tyle cukru. No ale wino poza tym, że może być smaczne bardziej lub mniej, to też można je w bardziej lub mniej elegancki sposób podawać. I tu mamy takie bardzo ładne zdjęcie z Wikimedii. No, nie wiem jak Państwu, mi się podoba, to wino jest tak ładnie nalane do takiej wysokości, jakby było za dużo, no to może do picia byśmy się ucieszyli, ale do oglądania to niekoniecznie. Lepiej jak jest właśnie tyle nalane. No a co to jest za ilość? Jak zmierzymy sobie wysokość, no ja ją zmierzyłem na rysunku, ale chodzi o proporcje, więc wszystko jedno. Ta większa część, to znaczy od podstawki do lustra wina, do poziomu wina, to jest 40 mm na zdjęciu. Górna część, to znaczy od poziomu wina do górnego brzegu kieliszka, to jest 25 mm. No i stosunek tych dwóch wielkości to jest 1:6. Ale również stosunek całości do tej większej części to też jest no, w dobrym przybliżeniu 1:6. Rzecz jasna, ani nie nalewamy wina, ani nie mierzymy niczego z idealną dokładnością, w związku z tym jest tutaj to przybliżenie, ale możemy sobie wyobrazić, że mamy taką sytuację idealną, gdzie pewna wielkość została podzielona na dwie części i całość do większej części ma się tak jak większa do mniejszej. I to nazywamy złotym podziałem. Jak rozwiążemy sobie odpowiednie równanie kwadratowe, to wiemy, że to jest mniej więcej 1:6, tak jak wyszło tam z pomiarów, ale to jest dokładnie pierwiastek z 5 plus 1 przez 2 i tę liczbę nazywamy złotą liczbą, a podział nazywamy złotym podziałem. No i oznaczamy ją fi, tak jak już jest na górze. Ta złota liczba fi, i to jest pewnie część taka część znana w większości słuchaczy, tych, którzy przychodzą na maratony Delty. Ta liczba opisywała w starożytnej Grecji, była takim kanonem piękna zarówno w rzeźbie, jak w architekturze. No tu mamy posąg bogini,
Pomyślałem najpierw o Afrodycie, ale potem stwierdziłem, że Atena jest równie piękna, a za to mądra, więc w sumie bardziej sexy, także mamy posąg Ateny, też podzielony właśnie w takiej proporcji. Albo mamy posąg, no to już rzymska bogini Junona, mniej więcej odpowiednik Hery, ale jednak no nie do końca ta odpowiedność w religii greckiej i rzymskiej była. Właśnie o Junonie bardziej się mówiło, bardziej się ją traktowało jako boginię płodności. Zdjęcie jest tak trochę od dołu, więc te no, na zdjęciu dokładnie nie zmierzymy, ale jak sobie wyobrazimy ten posąg, to też oczywiście tam jest złoty pociąg. Natomiast jeśli mowa już o płodności, to w dzisiejszych czasach raczej kojarzymy z tym zwierzątka, króliczki niż bóstwa. No mieliśmy nawet kilka lat temu taki program Ministerstwa Zdrowia, żeby zachęcać ludzi, żeby się mnożyli jak króliki. No dosłownie były zdjęcia, jak tutaj mamy na plakacie z królikami, jakieś klipy filmowe z królikami, rozpowszechniane posty na Facebooku z królikami i tak dalej. No, pomysł dość kontrowersyjny, może nie będziemy się tu zajmować stroną polityczną, ale skoro mówimy o rozmnażaniu się królików, no to mamy na to wspaniały, bardzo elegancki model matematyczny. To znaczy on jest wspaniały i bardzo elegancki od strony matematycznej, bo z prawdziwymi królikami nie ma wiele wspólnego, ale ciąg jest ładny. Fibonacci, matematyk z czasów średniowiecza jeszcze, taki ciąg wymyślił. Mamy parę królików, w drugim miesiącu no, nadal mamy parę królików. Nasze króliki są nieśmiertelne, więc nic im się tutaj złego nie stanie. No, za miesiąc króliczyca miała młode, jedną parę, co jest kolejnym mało realistycznym elementem, no ale tak tutaj zakładamy, więc już mamy dwie pary królików. W następnym miesiącu króliczyca miała znowu młode, jedną parę. No te małe króliczki jeszcze są na to za młode, więc mamy w sumie trzy pary. W następnym miesiącu już dwie pary dorosły do tego, żeby się rozmnażać, a trzy już były wcześniej, czyli mamy pięć i tak dalej, i tak dalej. Bardzo prosta rekurencja. Suma dwóch wyrazów daje nam kolejny wyraz. No i w ten sposób możemy sobie te wyrazy obliczać. One dość szybko rosną, jak tu widać. No ja dałem trzy kropeczki, ale tam jeszcze kilka i mamy liczby trzycyfrowe. No, gdzie tu jest złota liczba? Tak wprost to i nie ma. Ale jeśli podzielimy przez siebie kolejne wyrazy, większy przez mniejszy, no na początku to takie dosyć przypadkowe liczby, ale już gdzieś tam dość szybko się pojawia 1,6, a jak przejdziemy tam troszeczkę dalej w ciągu do liczb trzycyfrowych, to już mamy jakieś cztery cyfry po przecinku, które się zgadzają z liczbą fi, pięć liczb po przecinku. No oczywiście nigdy liczby fi nie dostaniemy, bo na tym polega niewymierność, że nie da się dostać tej liczby, dzieląc dwie liczby całkowite. Natomiast mamy coraz lepsze przybliżenia. Coraz lepsze i to dosyć szybko dążące do tego fi. Dlaczego tak jest? No dopóki obliczamy wyrazy ciągu Fibonacciego, po prostu tak sobie dodając dwa i następne dwa i następne dwa, no to ciężko się zorientować, skąd to się bierze. Natomiast jeśli wymyślimy, jak obliczać dany wyraz ciągu Fibonacciego bez wszystkich poprzednich, także na przykład chcemy mieć tysięczny wyraz, ale nie chcemy obliczyć 999 wcześniejszych, tylko chcemy od razu to n równe 1000 podstawić do wzoru, no to wzór wychodzi taki dosyć skomplikowany, ale właśnie z liczbą fi, ze złotą liczbą. Proszę zobaczyć, mamy dwa składniki. Pierwszy z nich to jest no, ciąg geometryczny z ilo razem fi, tak? I tylko takim czynnikiem stałym jeden przez pierwiastek z pięciu. Natomiast drugi to jest minus, no i znowu jest ciąg geometryczny, tylko tym razem iloraz jest 1 minus fi, czyli to jest minus 0,6 mniej więcej. No, żeby się zorientować, że rzeczywiście w ten sposób ciąg Fibonacciego wygląda, jak już się ma te wzory, to można je udowodnić przez indukcję, no ale oczywiście zgadnąć, że one takie są, no to byłoby trudno. Także kto jest na studiach albo był na studiach matematycznych czy fizycznych, no to na pewno pamięta z pierwszego roku, że się
rozwiązuje takie zadanie metodami algebry liniowej, a ja czasami jeszcze na innych przedmiotach innymi metodami. No kto nie był, to może pójdzie i zobaczy jak. No w każdym razie, kiedy mamy taki wzór, to widzimy, że pierwszy z tych składników bardzo szybko rośnie, bo to jest ciąg geometryczny, a drugi z tego samego powodu bardzo szybko maleje. Ten drugi składnik to zawsze jest mniej niż jeden i to jest coraz mniejszy ułamek. No można sobie tak wyobrażać, że ten pierwszy składnik to nam daje to, o co chodzi, a ten drugi wyrównuje do najbliższej liczby całkowitej w lewo albo w prawo. Także dla dużych n-ów to już praktycznie rzecz biorąc jest tylko ten pierwszy składnik się liczy, no a w związku z tym no iloraz jest fi, tak mówiliśmy. Ale to jest część bardziej znana, tak mi się przynajmniej wydaje. W każdym razie ja się wcześniej o tym dowiedziałem. Natomiast ciąg Fibonacciego jest jeszcze w drugą stronę związany ze złotą liczbą. Otóż jak wypiszemy kolejne potęgi złotej liczby, to po pierwsze każdą z nich można napisać w postaci liczba całkowita plus inna liczba całkowita razy fi. No samo w sobie to już jest ciekawe, że tak można. Natomiast jeszcze ciekawsze jest to, co to są za liczby. Jak popatrzymy nie obok siebie, tylko w słupku, popatrzymy na same liczby te całkowite, wolne i osobno popatrzymy na słupek tych współczynników przy fi, no to każdy z nich jest ciągiem Fibonacciego. Są przesunięte tylko względem siebie. To, że tak jest, to tym razem rzeczywiście w miarę łatwo udowodnić za pomocą indukcji. Tutaj kluczowa sprawa to jest to, że fi do kwadratu to jest 1 plus fi. No to można bezpośrednio zrobić albo z tego, ile jest fi, albo z tej proporcji, która fi definiuje. A potem już bardzo łatwo wychodzi. Także mamy ten ciąg Fibonacciego w obie strony związany z liczbą fi, nomen omen. Nie sądzę, prawdę mówiąc, żeby to było od Fibonacciego, ale kto wie. No ale pora przejść do trzeciego tytułowego elementu, czyli do hazardu. Wyobraźmy sobie, że mamy takie trzy kostki. No i proponujemy komuś grę. Wybierz sobie jedną z tych kostek. Ja sobie wtedy wybiorę swoją. Ty masz większe szanse, bo ty wybierasz. Wybierzesz pewnie najlepszą. No a potem rzucamy tymi kostkami, każdy swoją, kto ma większą liczbę, ten wygrywa. No i powiedzmy, że rzucamy tak 100 razy, kto więcej razy wygrał w danej kolejce, no to wygrywa całą grę. Jak szybko policzyć sumę tych oczek, tak? Kostka X ma na dwóch ścianach po 3 oczka, na dwóch po 4, na dwóch po 8 i tak dalej. Sumy są takie same, czyli też wartość oczekiwana jest taka sama, ale to wcale nie znaczy, że rzeczywiście te kostki są równie dobre. Jak mamy kostkę X i Y, czyli jedna osoba wybierze kostkę X, jedna osoba wybierze kostkę Y, to szansa na to, że ta osoba, która wybrała kostkę Y, wygrywa, jest większa niż pół. Nie dużo, bo to jest tylko 5 dziewiątych, no ale przy powiedzmy 100 grach to już zaczyna to być widoczne. No to widać tak, że to jest więcej niż pół, to widać z takiej pobieżnej nawet analizy. Jak na kostce Y wypadnie 1K, no to już Y przegrała, niezależnie od tego, co wypadnie na X. Jak na Y wypadnie 9, to na pewno wygrała. No to na razie jest remis, ale jeśli wypadnie 5, to już nie jest remis. 5 wygrywa w 2/3 przypadków z kostką X, a tylko w 1/3 przegrywa. I stąd mamy tą przewagę. No dobra, to ktoś wiedząc to wybiera kostkę Y, w takim razie możemy wybrać Z. No i znowu można przeliczyć, kostka Z jest lepsza od kostki Y. Również 5 dziewiątych jest prawdopodobieństwo, że kostka Z wygra z Y. No i to, co się w tej chwili wydaje oczywiste, to że kostka X jest najgorsza, Y jest średnia, a kostka Z jest najlepsza. Ale nie.
bo jak popatrzymy na kostkę X i Z, to się okazuje, że kostka X częściej wygrywa. I znowu tu mamy tak ładnie dobrane te kostki, że znowu to jest 5 dziewiątych. Czyli tutaj nie da się wybrać najlepszej kostki i tutaj jeśli dwie osoby mają wybierać kostki, to zdecydowanie lepiej być tą drugą osobą. No mamy taką sytuację jak w grze w kamień, papier, nożyce. Prawda? To gdzieś w latach 70. się pojawiły. Mówi się o nich ogólnie kości nieprzechodnie. Czasem się mówi kości Efrona. No, nieprzechodnie to jest ogólna nazwa, prawda? Jak przechodniość jest relacją, powiedzmy, relacja liczbowa jest mniejsza, jest przechodnia, bo jak jedna jest liczba jest mniejsza od drugiej, druga od trzeciej, no to pierwsza też jest mniejsza od tej trzeciej. Czy równość jest przechodnia? Te kostki nie są przechodnie, bo X jest gorsza od Y, Y jest gorsza od Z, natomiast X nie jest gorsza od Z, jest lepsza. Zwykle się mówi kości Efrona, chociaż czasami tą nazwę kości Efrona się rezerwuje dla tych kości, które rzeczywiście wymyślił Bradley Efron, one są cztery wtedy. No i też tworzą takie kółeczko. Ale sam pomysł, że coś takiego jest w ogóle możliwe, to pochodzi od polskich matematyków, Hugona Steinhausa i Stanisława Trybuły. Oni udowodnili twierdzenie pod koniec lat 50., że jeśli dane są trzy niezależne zmienne losowe, to z nierówności takiej, że na drugiej, druga zmienna w losowaniu dostanie większą wartość. To jest większa szansa niż jedna druga i to, że trzecia jest na ogół lepsza od drugiej, to wcale nie wynika, że to trzecie jest lepsze od pierwszej. No, dowodem w tej chwili, można powiedzieć, dowodem są te kości, z tym, że oni jeszcze tych kości nie znali. Kości zostały wymyślone jako ilustracja tego twierdzenia. Zresztą we wspomnieniach Steinhausa, które, no bardzo ciekawą jest książką, ona się tak trochę zmienia. Nie wiem, może on spisał początek tych wspomnień w całości, a potem zaczął zapisywać po troszku, bo na początku to jest taka no, narracja, tak jakby się czytało powieść trochę, natomiast potem to już są takie krótkie zapiski. Już właśnie na etapie zapisków on zanotował sobie, że uczeni bodajże francuscy zbadali, że kot woli rybę od mleka, mięso od ryby, a mleko od mięsa. Jak to przeczytałem, to byłem zachwycony, że to zainspirowało Steinhausa, ale niestety nie. Niestety nie. Poszedłem specjalnie do biblioteki panu, żeby, no mam kserówkę z tej jego pracy, ale żeby znaleźć cały tom, bo tam może będzie miesiąc druku. No i był miesiąc druku i on był wcześniejszy niż ta notatka o kotach. Także raczej w drugą stronę. Steinhaus się tym zajmował naukowo i no w związku z tym taką ciekawostkę o kotach zauważył i uznał ją za na tyle interesującą, że wartą zapisania w swoich notatkach, w swoich wspomnieniach. No ale wróćmy do kości. Mamy te kości, mamy 5 dziewiątych, prawda? No tak jak mówiłem, nie jest to dużo, no 4,5 dziewiątych to jest połowa, więc 5 dziewiątych to jest troszeczkę tylko lepiej. Czy nie dałoby się jakoś tego poprawić? No, w przypadku poprawiania na kostkach to jest oczywiście problem, bo wszystko tutaj musi być, każde prawdopodobieństwo to musi być wielokrotność 1,36, tak, bo jak rzucamy dwie kostki sześcienne, to mamy 36 wszystkich możliwości. No może można zrobić jakieś inne kostki, oczywiście 12-ścienne i tak dalej, ale no, załóżmy, że nie chcemy już w to wchodzić, możemy natomiast bączki zamiast kości. I bączki, takie jak tutaj, to jest właśnie to, co Steinhaus i Trybuła rozważali w swoich pracach oryginalnych, do których jeszcze na końcu Państwu podam dane, gdzie je znaleźć. No tu mamy zamiast kostki, która ma dwie ścianki 3, 2, 4, 2, 8, no to dzielimy po prostu koło na trzy części, podpisujemy odpowiednimi liczbami, wsadzamy sobie taką wskazówkę na jakimś tam koraliku, żeby się ładnie kręciła, rozkręcamy ją i gdzie się zatrzyma, to pokazuje. Bączek jest o tyle lepszy od kostki, że można w dowolnym, no nawet
co do zasady, no nie, nie w praktyce, ale co do zasady w niewymiernym stosunku dzielić ten kąt pełny. Można tu sobie robić mniej pól, więcej pól, jak chcemy. I w przypadku takich trzech bączków, jeśli chcemy, żeby Y wygrywał z X, Z z Y, X z Z i żeby zawsze jeszcze było to samo prawdopodobieństwo dla wszystkich tych trzech par, to czy można poprawić to 5 dziewiątych? No, 5 dziewiątych na pewno można zrobić, bo można zrobić takie bączki jak tamte kostki, ale czy można poprawić? Można, ale niedużo. Okazuje się, że można, ale tylko do phi minus 1. I to było dla mnie naprawdę wielkim, niezwykłym przeżyciem, jak o tym przeczytałem już dobre parę lat temu, że ta złota liczba pojawia się nagle w takim kompletnie odlecianym kontekście, zupełnie inna dziedzina matematyki, zupełnie coś niezwiązanego z dzieleniem, z proporcjami. Znaczy, no owszem, no dzielimy w jakich proporcjach te bączki, ale no zupełnie się to nie kojarzy ze złotym podziałem, a tutaj faktycznie wyszła. No jeśli popatrzymy na to tak bardziej liczbowo, to 5 dziewiątych to jest 0,55 i tak dalej, phi minus 1 to jest 0,6 mniej więcej, tak, 0,61, także no widać, że już niedużo można poprawić. To 5 dziewiątych to jest prawie coś. Jakieś tam jeszcze wielokrotności 1 i 36 wchodzą w grę po drodze, więc nie wiem, być może coś tam się da wepchnąć. Ale granicą idealną jest złota liczba minus 1. Także pora na podsumowanie tego krótkiego wykładziku. Po pierwsze, alfabet grecki przydaje się na coś. Możemy w Grecji przeczytać nazwę miejscowości na tablicy, możemy przeczytać napis Exodos na przykład na dworcu, co oczywiście oznacza wyjście. Możemy też czytać etykiety od wina. Piękno w Grecji, ale nie tylko. Również wydaje się, że dla nas ten podział w stosunku 1 do fi, złoty podział, rzeczywiście jest bardzo piękny. I ta złota liczba wyskakuje czasami z dziwnych miejsc, z ciągu Fibonacciego, albo z kostek do gry i bączków do gry. W zupełnie niezwykłych miejscach można ją spotkać. No a koty, nie przywiązywałbym się do tego, co ci Francuzi udowodnili. Z moich dwóch kotów, jeden zje to, co akurat tego dnia ma ochotę, a drugi zje wszystko, co dostanie. Także koty raczej nie poddają się prawidłowością matematyczną. Chodzą własnymi ścieżkami, czego i wam życzę. Dziękuję bardzo. A teraz mamy jeszcze bibliografię. Można sobie screena zrobić, żeby tego nie przypisywać. Pierwsze dwie to są prace oryginalne Steinhausa i Trybuły. Potem jest artykuł w matematyce w szkole przed wielu laty, natomiast tych potęgi, ale potęgi nie w sensie przenośni, tylko dosłownie. Fi do pierwszej, fi do drugiej, fi do trzeciej. No i na koniec adres, skąd mam taki ładny layout do prezentacji. Dziękuję bardzo.